Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto drożdżowe maślane. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, 4 łyżki cukru. Jeżeli lubimy, możemy dołożyć więcej. 3 jajka, szczyptę soli. I tutaj mam rozczyn. 3/4 szklanki mleka, łyżeczka cukru i 4 deko drożdży. Rozczyn wlewamy do mąki i należy dokładnie ciasto wyrobić. Na koniec dodamy stopione masło. I będziemy mieli ciasto maślane. A tutaj mam przygotowaną posypkę. Do posypki potrzebować będziemy 4 łyżki masła, 2 łyżki cukru i 10 deko płatków migdałowych. Płatki migdałowe wsypujemy na suchą patelnię i prażymy na złoty kolor. Dodajemy cukier i masło i mamy posypkę migdałową gotową. Teraz wyrabiamy ciasto. Ciasto wyrabiamy do momentu, aż zaczyna odchodzić od ścianek. Tak, ciasto mamy wyrobione, dodaję stopione masło. I tak ciasto mamy wyrobione, pozostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu, aż podwoi objętość. Ciasto podwoiło swoją objętość i teraz należy je wyłożyć do formy. Ja tutaj mam formę wysmarowaną masłem 20x30. I ciasto wyłożymy. Wierzch ciasta posmaruję rozmąconym jajkiem. I posypiemy posypką maślano-migdałową. Tak jak wspominałam, tak wygląda posypka. Masło, cukier i prażone migdały. I ciasto wykładamy. Idealnie wyrosło. Wykładamy do formy. Możemy to zrobić na stolnicy, ale ja po prostu bezpośrednio daję do formy. Dobrze jest mieć leciutko natłuszczone ręce, aby równomiernie ciasto rozprowadzić w formie. Także albo troszeczkę olejem, albo masłem. I wówczas równiutko rozprowadzamy ciasto w formie. Tak, i ja już tutaj mam ciasto wyrównane. Dobrze jest też nakłuć ciasto, aby uwolnić pęcherzyki powietrza. Teraz ciasto smarujemy rozmąconym jajkiem i posypiemy. Ciasto maślane będziemy piekli tak 35 minut, 40, w zależności jaki mamy piecyk, w 180 stopniach. Ja tak przeważnie piekę 35 minut. Tak. I ciasto mamy posmarowane. I teraz posypiemy posypką migdałową. Tak.
tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto maślane mamy upieczone. Pozostawiamy do ostygnięcia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ja również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto maślane.